Dzień dobry, siemanko, cześć kochani, witamy was w otwartym studio w Votore, loża Votore. Razem ze mną są wspaniali goście, a najpierw opowiem, pierwsze 30 minut będziecie mogli zobaczyć tutaj bezpłatnie, po 30 minutach niestety transmisja się zakończy i żeby dokończyć oglądać będziecie musieli wykupić pay per view. Ze mną jest dzisiaj Michał Karmowski, Tomek Nizioł. Dzień dobry. Mateusz Ostaszewski. No i niestety ja. Jako współprowadzący i niestety ja będę cały czas, goście się będą zmieniali, także to jest podwójne nieszczęście. Kochani, jak wam się podoba teatr? Byliście już, widzieliście? Jak się podoba cały wystrój? Ja powiem, witam wszystkich serdecznie, powiem szczerze, że jestem tutaj pierwszy raz. Jest naprawdę kameralnie. Nigdy nie myślałem, że można zrobić coś takiego w takim miejscu. Że to miejsce jest przeznaczone tylko i wyłącznie, powiedzmy, do jakichś tam, powiedzmy, stricte rzeczy, takich spektakli, ale to dzisiaj będzie rzeczywiście spektakl na krew, pot i łzy, także jestem mega zafascynowany. Sama nazwa, krwawy spektakl także. Dokładnie, także dzisiaj naprawdę będzie się grubo dziać. Prawdziwy teatr, scena, aktorzy, to wszystko pasuje. Powiem ci, że gra światło na mnie zrobiła mega wrażenie, nie? Że to wszystko, jak to wygląda, wiesz, to można powiedzieć, że to annały tego miejsca oddają naprawdę ducha sportu. Tak? Zaraz zobaczycie. Ja jestem zajarany. Ceremonia otwarcia, jak zaraz wyjdzie ten zespół, zacznie tybem nagrać. To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego i ja to na czwórce, bo byłem pierwszy raz na czwórce. Mega, normalnie ciary, Wataha, tak. Wataha. Się nazywają, tak? Wataha? Wataha, tak się nazywa zespół, no. I to niekoniecznie Wataha Wardęgi. On przewodzi Wataszu, on będzie stukał. Wyjdzie, podobno ma wyjść, tu jest las niedaleko, także jest szansa, że przyjdzie. Michał, twoje wrażenia? No ja paradoksalnie jestem z Gdańska i nigdy tu nie byłem. Nie byłeś nigdy w teatrze? Na serio, ja też. Nie w tym. Na ogół na spektakle chodzę albo do Notu, albo do Teatru Gdynia. Natomiast tu jest naprawdę, no... Po prostu taki mega fajny klimat i tak jak już tutaj Mateusz powiedział, jest tak kameralnie i ciężko byłoby sobie wyobrazić, że można taką galę zorganizować po prostu w teatrze, no, przy takiej grze świateł i całej oprawie. Nie? Troszeczkę tutaj miasto i władze miasta tam miały jakieś pewne te problemy, tam w mediach pisali, że jak to bitki w teatrze szekspirowskim, ale okazuje się, że właśnie historia teatru szekspirowskiego jest taka, że tutaj się takie rzeczy już działy kiedyś, w XVIII wieku tu normalnie się bili, nawet z niedźwiedziami, słuchajcie, no, takie sytuacje, serio. Znaczy może niekoniecznie w tym teatrze, bo to powstało parę lat temu. Ale w tym pierwszym tu był kiedyś parking mojego dobrego kolegi. Tam po drugiej stronie chyba był ten teatr pierwszy, nie? Prawdziwy. Tak. Bo jest tutaj makieta, jest jego makieta, to u góry można go zobaczyć. Znaczy, ja pozwolę sobie tutaj wtrącić właśnie tą kwestię, że rzeczywiście może miasto miało obiekcje pewne, bo jakby nie było, to faceci, to krępi, wytatuowani, będą się bić zaraz na gołe pięści, wszyscy będą ich pakować do jednego worka, że to chuliganka. Prawda jest taka, że to są sportowcy z krwi i kości, którzy chcą się sprawić naprawdę w ciężkim sporcie. No i mam nadzieję, że właśnie poprzez takie gale tego typu, no jednak to przejdzie do mainstreamu i jednak ludzie będą szanować to wszystko, tak? I miasta będą podchodzić do tego stricte, powiedzmy, że to jest jednak sport. Sportowe tak? Wydarzenie. Sportowe no wydarzenie, właśnie, no. A nie jakiś, powiedzmy, banda, za przeproszenie, półgłówków, którzy się spotyka i będą się tutaj trzaskać, tak? No dlatego dzisiaj to na pewno to pokaże wyższy poziom, wyższy level. Jeszcze czegoś takiego w Polsce nie było. Znaczy Mateusz, ja bym tutaj też powiedział takie słowa, że wiesz, można powiedzieć, że to jest chuliganka, ale nawet jeżeli tutaj walczą byli chuliganie, to oni są byłymi chuliganami. Na zasadach sportowych walczą. Dla mnie fajne jest to właśnie, że jest tak wiele w tej chwili możliwości na to, żeby właśnie wyładować tą agresję, czy ogólnie mieć jakąś taką adrenalinę w życiu, niekoniecznie na jakiejś tam bitce ulicznej, tylko właśnie o, wejść tutaj sobie do... Votore na przykład ringu do do teatru, tak. I, na deski. I po pełnym legalu jeszcze dać sobie po ryju i zarobić za to 50 tysięcy złotych. Właśnie to powoli idzie w tą stronę, że za niedługo już wiesz, za darmo nawet pieprzu nie dostaniesz na mieście, no bo po co, jak można. No ale to dobrze, no to znaczy, że jakby rozwijamy się w dobrym kierunku. Nie? Ta agresja jest jakoś ukierunkowana, nie tak jak kiedyś. Ale wiesz co, Tomek? Mówisz, bo przecież pan sierżant Wejherowa, więc wiesz dokładnie. Sztabowy. A, nawet sztabowy, także wiesz co mówisz. A ja popatrzyłem tutaj na Tomka, ludzie ulicy i sierżant Wejherowa, no także... Znaczy nie, ja tu zawsze, to że pracuję właśnie w formacji tej, a nie innej, to sądzę, że i w tej formacji są normalni ludzie i zwariowani i po drugiej stronie są też normalni ludzie, z którymi można zawsze pogadać, przybić pionę. Ja tu nie mam żadnych kompleksów w związku z tym, że pracuję w policji, tak? Ja powiedziałem tylko, że wiesz, co mówisz. Nie, no, chuliganek czy nie chuliganek? Nie, to naprawdę, no, sądzę, że i cieszę się niezmiernie z tego Mateusz, faktu. Mateusz, wrzucałeś ich na bęben, chłopaku? Nie. Czy będą aresztowania po zajściu z ringu, bo takie będzie zdarzały? Takie mamy pytania. Ale sobie też, tak sobie ostatnio myślałem, było taka kiedyś bitka.
kiedy tak naprawdę Kimbo Slice, dobrze mówię? Tak, tak. Świętej pamięci, kurde, no legenda, kurde, w Stanach Zjednoczonych kiedyś miał właśnie taką bitkę na gołe pięści, Kimbo Slice z jakimś policjantem. Oni się tam trzaskali chyba z 15 minut czy ile. No i Kimbo przegrał wtedy. Jeszcze taka stara, taka grana na VHS-ie, kurczę, bitka. Czyli także... dumny jesteś. A czy nie, bo słuchaj, ja nie jestem tu przedstawicielem tej formacji. Ja nie, tylko tam pracuję. I ja, ale i ty wiesz, tylko to już wiesz. Jest długo, bo zaraz idziesz na emeryturę przecież. Ale jeszcze czego. A co to? I wtedy zapraszamy Mateusza do ringu i będzie mógł się sprawdzić, bo ten Michał, czy to jest... wiesz. Michał, myślę, że to nie ale... chyba go sprawdzić. Tak, teraz, zaraz się rzucą. Nie? No. Co do tych uwag miasta, to zrobił to wiadomo, Marcin Najman ze Słowikiem wyjście i teraz przez to jest tak, że zanim się tak będzie, zanim miasto da zgodę, to widać, że to bardziej kontrolują, no bo po tym, co oni zrobili, po tym, jak on zrobił te bossem swojej federacji Słowika, no to był zły ruch, no i teraz dlatego, jak ktoś coś organizuje, tutaj nie ma takich ruchów, nie ma takich rzeczy, tu są normalni właśnie sportowcy, ale przez to jest to bardziej sprawdzane i na świeczniku, nie? Nie wiem, czy słyszycie, jak dudni tutaj wszystko, mamy słabe to nagłośnienie, ale słychać, jak dudni po prostu akustyka stamtąd, nie? No. Nie jest grubo. Kurde, szkoda, że nie ma nas u góry, wam to jest ciarki przechodzą na cyfrze. No to ty nas na najlepszą część wieczoru zapraszasz do loży, a nie idziemy do góry na ceremonię otwarcia? Ale panowie, ja uważam, że wy macie najlepiej, bo za, nie wiem ile to będziemy rozmawiać, 10-15 minut, to już możecie zacząć pić, a cała reszta musi zostać w trzeźwości, zanim tu przyjdzie. Wy macie najlepiej. Mnie tu wprowadzili jakiś bosze wejście. Przyjdą pod koniec, nie? To będzie ciekawa rozmowa. Właśnie uprawniają was do wielu ciekawych rzeczy, jeszcze o tym dowiecie się później. Ale Tomek, bo ja już miałem okazję z tobą chwilę u góry rozmawiać i wiem, że noc była ciężka. Gdzie jest after? No właśnie, oficjalna informacja. Wiem, że gdzieś tutaj w niedaleko klubie, ja też na niego czekam, mówisz. Znaczy, ja mam ostatnią informację, że after jest tam w tej sali, tam schodzi po schodach, jest taka hala i tam pytałem Jaśka, to mi, że gdzieś tutaj obok. Pierwszy after jest chyba tu w ogóle, bo tam jest mnóstwo alkoholu. To mam dla ciebie bardzo dobre informacje, jest kilka afterów. No, każdy znajdzie. Po Gdańsku wszystkie ścieżki prowadzą do ścieżki. Może jak chcesz się kolegę wypowiedzieć. Żeby nie było. Ja chciałem tylko powiedzieć, że... kompetentnym. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jutro mam trening o 9 rano, także proszę mnie nie mieszać. Ja jestem o samej wodzie, także... Ale właśnie. To moje środowisko naturalne w tym momencie. Czy jakieś story gdzieś z klubu jakiegoś? Właśnie trenujesz regularnie? Ring Riders Gdynia. Słuchaj... Nie, trenuję sobie, wiesz, zajerałem się ostro, 3 razy w tygodniu boksik. Pozdrawiam ale trenera, z którym tu jestem, Jarasa. Coś myślisz dalej właśnie, czy to tak totalnie amatorowe? Nie, ja słuchaj, na luzaczku, nie spinam się z tym, broń Boże, słuchaj, sprawi mi to Tomek, przyjemność. Ja trenuję właśnie z twoim kolegą z Szajki, z Archim, no Archie się już szykuje. Pozdrawiamy. Już tam nawet pewne rozmowy są w pewnej federacji, całkiem możliwe, że za niedługo go zobaczymy. Kibicuję ostro, słuchaj, powiem ci tak, ja też nawet już miałem propozycję, powiem ci, za jakieś 1,5 roku temu. Ale słuchaj, wiesz co, ja jakoś nie mam na to ciśnienia, ja muszę się oddać temu bez reszty, wiesz, ja tak mam, że jak coś wchodzę, to na stówę, klapki na oczach i mam tylko jeden cel, wiesz, a przez to, że jakby, wiesz, no i na dziedzina jakby zarobkowania, czyli muzyka, tworzenie i tak dalej, koncerty, no uniemożliwia mi raczej trenowanie, bo to albo jedno, albo drugie, bo tego się ale połączy. Ale słuchaj, nie odnosisz wrażenia takiego, że właśnie jak ktoś, kto jest trochę bardziej znany, czy popularny gdzieś tam, robią, to nie? Zobaczą, że nie wiem, poszedłeś na jakiś worek, tarczę czy cokolwiek i zaraz jest, będzie jakaś walka, jakaś federacja, jakiś coś. Nie wiesz, że no to jest na pewno dostałeś. Słuchaj, ogólnie, ja wam powiem szczerze, ja ogólnie dostałem pierwszą propozycję, to było prawie 5 lat temu. W ramach kardio sobie robiłeś po prostu worek. Tak, i robiłem sobie, wiesz co, worek, tarczę, trenowałem, o, zresztą z Michałem Wlazło, który jest tutaj dzisiaj sędzią i z którym się kolegujemy, lubimy. I wiesz, o co chodzi, no to jest taka paradoksalna sytuacja, nie możesz wrzucić, że coś robisz dla fanu, dla frajdy, bo jest tak, albo się szykujesz do walki, albo źle uderzasz lewy sierp, bo nie dokręciłeś biodra. What the fuck? Wiesz, no to jest... Ale ja zadam pytanie, czy wszyscy jeżdżą, prowadzą samochody za 10 druga w pasach przepięci, tak, lustereczko ustawione? Człowieku, no to jest jakiś, wiesz... Stary, mi raz gościu wysłał, robiłem low kicka i mi wysłał gościu e-booka do taekwondo, jak poprawnie wykonać? To są pojebane... A może są tacy ludzie, co jeszcze tak, wiesz, do tego podchodzą, nie, oczywiście. Ale wiesz, to nie, no to jest super fajnie, oczywiście, że są jakby trenerzy, którzy mogą wnieść wiele merytoryki, ale przecież ty nie wychodzisz, nie będziesz się z nikim bił, to nie są zawody stricte jakieś punktowane, tylko nawet gdybyś wyszedł na jakąś galę do walki, do oktagonu, do ringu, do czegokolwiek, to czy ktoś patrzy na technikę?
emocje. Tutaj tak, tak się to jest. W tych free fightach, to słuchaj, ja miałem naprawdę kondycja dwie takie jeden, sytuacje. Tak, najważniejsze. Ale, oczywiście, kondycja, tak, tylko, że, ale psychika. No. Ja miałem dwie sytuacje, gdzie miałem dwóch kolegów, którzy byli naprawdę mistrzami sparingów i mistrzami worka. Akop Szostak. Nie, no Akop nie? Akurat sobie, powiem ci szczerze, generalnie w moim odczuciu radzi dobrze, tylko zżera go trochę trema. I on za bardzo chce. On za bardzo chce. Nie, akurat nie miałem tu na myśli Akopa, tylko naszego wspólnego kolegę Bartka Pawłowskiego. Ze starych lat. Bartek był mistrzem sparingów, kopał wszystkich po głowach, były nokauty. Wszedł w koszalinie do ringu, dostał dwie bomby i wciągnął rękawice. Wiesz, o co chodzi? Zżarło go ciśnienie, presja i w ogóle, i w ogóle. Nie mógł na siebie patrzeć później przez miesiąc w lustrze. Mówi, że nie wie, co mu się stało. I ja coś takiego rozumiem, bo to są emocje, wiesz, to są różne inne czynniki, które na ciebie wpływają. Potężne presja tłumu, jeszcze teraz, wiesz, teraz jeszcze te gale są po prostu tak nagłośnione, że masz, wiesz, wielomilionową liczbę odbiorców, więc no, ja to rozumiem, że może cię, wiesz, trema zjeść. Tym bardziej, że jak ktoś nie ma bycia ze sceną, jakby z większą ilością publiki, ale tak to dalej, to widzi, wiesz, ale... te wszystkie twarze, owacje, brawa i tak dalej, go zżera. To jest to, ale jak nawet jak oglądasz fajne ekipie, kurczę, na waszej perpewiu w domu siedzisz, tak? Bezpieczny tak. Dom i tak dalej. Jak oglądasz, jak Arka widziałem, jak on się w rzymskiej klatce walczył, nie? To ja, kurde, normalnie ten stół chciał sam wystrzelić, kurwa, na baczność, przepraszam, na baczność stałem, kurde, się wydzieram i jakie to emocje budziło we mnie, tak? A wiesz, a jak to osoba, która jest tam face to face, to naprawdę wyjście do oktagonu, to już jesteś już poniekąd. A słyszałem, że będzie danina z rzymskiej klatki, tak? To się zgadza? Jestem stary mistrz, ogólnie jestem jedyną osobą na świecie, który w takiej klatce się bił. Na razie, bo teraz Piotr się będzie bił, Liga, drugą walkę będzie miał. Więc jestem w sumie mistrzem świata walk w klatkach rzymskich. Muszę sobie taki pan zrobić. Sześć czasów i wszechwag. Federacja był mistrzem, tak? To ja też. Sześć czasów i wszechwag. A propos dopingu, to jak ktoś jest, tak, Tomek powiedziałeś, doświadczony, to ten doping go może ponieść, ale ktoś nieobyty z tym, to go to może zablokować, stremować, no i on po prostu wszystko, co sobie na treningach się nauczył, może mu odejść, wiesz, ten Hugo, ja raz się poniesie, raz się zablokuje. To jest właśnie to, co tutaj Mateusz wspominał, na przykład o Akopie. To na serio, walka z Erko, no kurde, pod każdym jakby względem w moim odczuciu był słabszy, no ale zdarzyło się, jak się zdarzyło. Sam Akop powiedział, mówi, ty, nie wiem, kiedy zgasło światło. No to jest ułamek sekundy i to możesz być, wiesz, mistrzem właśnie sparingów, mistrzem worka, mistrzem wszystkiego, mieć ambicje, charakter. Wchodzisz do klatki, jest waga ciężka, jeden strzał i cię tak, nie ma, nie? Tak, tak. No Tomka, żeśmy spytaliśmy już, to może Mateusz, czy ty jakieś w kierunku właśnie jakichkolwiek walk, właśnie to, co powiedział, ja Michał, każdego pytają od razu, czy będzie walczył. Z policjantem każdy się będzie chciał. Ale to na pewno, jeżeli by wyszła rzeczywiście taka sytuacja, żebym się ogłosił, nie wiem, na Wotorę 8, nie? Powiedzmy, że wychodzę do ringu i tak dalej. I tam jest taki turniej, że jest 8, ale ty jesteś na środku i on się go zmieniał. Każdy jeden. O fortuny. Nie, powiem szczerze, że nigdy się nie zastanawiałem, a czy może inaczej, na pewno się kiedyś zastanawiałem nad tym, ponieważ przestałem już czynić startowy zawodach Strongman w 2019 roku. Udało mi się w 2017 zdobyć tytuł Mistrza Świata. Za piątym razem w Stanach Zjednoczonych, ale to było, że tak powiem, tak ciężkie zdobycie tego tytułu dla mnie, ponieważ... Będę wodzianką. Bardzo dużo miałem kontuzji. Musiałem się dosłownie garście tabletek przeciwbólowych, przeciwzapalnych, cały czas miałem jakieś różne, powiedzmy, mniejsze, większe kontuzje i to mnie tak wyniszczyło mój organizm. Dlatego zrzuciłem teraz troszeczkę kilogramów, ponad 30 kilo. No i jakbym poszedł w takie sporty, czemu nie? No, nie wiem, no, bym musiał na pewno mieć bardzo dużą motywację. Arek, nie? Padło słowo, czemu nie? Nie, bo nigdy nie mów nigdy. Nie, nigdy nie mów nigdy, ale, czemu nie? Michał, ale tak samo ty też nigdy nie mów nigdy, bo nie, wiesz... Mnie, nie, co ty? Właśnie ty. No nie, żarty, dadzą ci bańkę i nie wyjdziesz. Nie. To nie chodzi o to. Bo nie. No nie, i koniec. No. Moja nauczycielka się nerwowała na takie odpowiedzi. Siada jedynka. Nie. Mama też nie była zachwycona, bo nie. Nie, słuchajcie, tak na serio, to jest wiele czynników, które na to wpływają. Po pierwsze, jakby zniszczone zdrowie przez te lata startowania, dźwigania tych ciężarów. Przed chwilą rozmawialiśmy. Pozrywani jesteśmy obaj, wymęczone są te przyczepy. Ale zawsze możesz sobie samo, jaką możesz sobie wymyślić. Strongman, nie? Ale słuchaj, ja dwa dni temu, sorry, że ci przerwę, dwa dni temu dostałem propozycję zawalczenia na gali na takich warunkach, jakie sobie ustalę. Może to być boks tylko w rękawicach i nic więcej. W klatce od chomika na przykład. Może być. Dostałem naprawdę dowolność, ale słuchajcie, no są pewne kwestie, których nie przeskoczymy. No nie przeskoczymy PESEL-u.
Nie przeskoczymy jakby jakichś innych rzeczy takich związanych. Który jesteś rok? Ze zdrowiem. 7-9, 43 lata mam. Jesteś 2 lata młodszy ode mnie. Serio? Tak. To szacun, bardzo ładnie wyglądasz. Nic w życiu nie robił, nic w życiu nie robił. Ile dni przepracować na etacie? TikToki nagrywa, co ty mówisz, że nic nie robił? Tak, po TikTokach to taki zmęczony. Nie, jestem 7-7, no jestem 7-7, ale też już by mi się nie chciało. Ja wam powiem inaczej, że samą walkę może tak, te friki były na początku, czyli tam oni się prali, po prostu się mucili, a teraz, wiesz, dostajesz kontrakt i tam jest pełny cykl przygotowań. To jest wstawanie o 5, to jest dużo wyższy poziom, wiesz, o co chodzi. Ja teraz jakbym, bijesz się z nim i ty i on się nie przygotowujecie, wchodzę w to. Ale jak ja bym miał wstawać o 5, biegać po lasach, słuchajcie, jeszcze Wardęgę spotkać w tym lesie. 5 lat temu spotkaliście youtubera, to mogłeś mu liście sprzedać, a teraz, kurwa, nie wiadomo, że youtuber się nie podkłada. To się właśnie nie przygotowuje. Ale właśnie Tomek, ja tak i to jest... Niby się to i cały to jest cykl ten przygotowań. Aspekt. Sama walka oczywiście też jest kontuzjogenna, może coś stać, okej. Okay. Ale ten cały cykl przygotowań, to jest już w naszym wieku. Przeciążenie dla organizmu, mi się po prostu już nie chciało, nie chciałoby mi się. Ale właśnie to jest to, co powiedziałeś, że jakby gdyby nie ten cały proces przygotowań. Mateusz i ja jesteśmy byłymi sportowcami i no nie ukrywajmy, gdzieś ta etyka startowania w zawodach, przygotowań, tego wszystkiego, ja mam zakorzenioną. Ja wstaję codziennie rano, jadę codziennie rano na trening, czy to jest siłownia, czy to jest jakaś tam inna forma cardio i dla mnie, jak ja coś robię na 100%. I nie ma czegoś takiego, że dobra, to może dzisiaj odpuszczę, bo może to, może tamto. To jest to, co przed chwilą też Tomek powiedział. On jutro rano idzie na trening, ja jutro rano też idę na trening. No i wiesz, to jest coś takiego. Co pytasz o after, jak jutro idziesz na trening? Czy ale... tak z afteru na trening? Słuchaj, ja nie mam z tym problemu, żeby pójść na after, pobawić się fajnie nawet do 5 rano i pojechać rano na trening po 3-4 godzinach snu. Ja mówię, że ja już nie mam takiego pesla, stary. Ja ostatni raz tak na studiach robiłem. Ja przed chwilą mówił, że pesel, wiesz, że on tego. Ale słuchajcie, nie. Żeby było jasne, właśnie, odnośnie ścieżek i innych rzeczy, to nie, no to muszę powiedzieć przy mi wobec. Słuchajcie, od 99 roku naprawdę nic, kompletnie. Myślałem, że cały czas. No, 99 roku codziennie. A taki zajechany jestem. Chcesz powiedzieć, że temat się zniszczył na mieście? Temat się zniszczył, od kogo brałeś? Nie. Po prostu znalazłem inne źródła dostarczania sobie endorfin, dopaminy i całej reszty. I niekoniecznie jakby tam biały proszek mi robi. Tak samo jak niekoniecznie robi mi alkohol. Ja potrafię pójść sobie na fajne wesele, wiesz, pobawić się do rana. Największe zaskoczenie było dla moich znajomych, gdzie byłem właśnie tam z 2 miesiące temu na mega grubej imprezie, 130 osób i ja o 5 rano otwieram kluczem samochód, wsiadam do auta, odjeżdżam z żoną, a oni, co ty robisz? I ja mówię, ale ja nie piłem. Jak ty nie piłeś? A te balety na parkiecie, podnoszonki to? I ja mówię, ja nie piłem. Natural. Ja nie piłem. Natural. Tak, to było 5-godzinne kardio z żoną na parkiecie, wiesz. Dlatego taki poziom tkanki tłuszczowej, ale nie, no mówię, no to są takie rzeczy, słuchajcie, jest czas, kiedy można się napić, ale jest wtedy też czas, kiedy jak się szykujesz do czegoś, to oddajesz temu to, co powiedziałeś, 100% siebie i dla mnie teraz ale są inne, fajniejsze rzeczy niż spędzanie, wiesz, godzin na macie i obawianie się, czy jak pójdę na sparing, to czy z niego wrócę cały, nie? Ale jak już było kilka miałeś pewnie sparingów, kilka miałeś treningów, powiedzmy, typu no tak, jasne, że tak. I nie czujesz nic tak, żeby cię tam pociągnęło, coś tam bardziej? Znaczy, to jest dla mnie fajne, żeby się sprawdzić. Żebyś chciał wyjść, powiedzmy, na scenę, kurde, ludzie są wokół. Ty, ogólnie rzecz biorąc, tak mi się wydaje, że ty jesteś dobrze postrzegany w internecie. Ludzie ciebie lubią, masz mało hejterów. A jak no już teraz tak. Miałem jednego, jednego miał, jednego nie ma. Tak. Ale nie, ogólnie ludzie ciebie szanują. Ty jesteś od początku na YouTubie, praktycznie promowałeś tego YouTuba, tak jako jeden z pierwszych YouTuberów, bo jeśli w sportach sylwetkowych i tam promowałeś to wszystko. I wydaje mi się, że jakbyś ty naprawdę wyszedł, powiedzmy, do czy klatki, czy gdzie, byłoby naprawdę grubo. No. Byłoby tak grubo, że... Ale nie wyjdę, zakończmy ten temat. Ale nie, no, ja tak sobie tak rozmawiałem, lożasz... Nie, no wiadomo, sobie, o co chodzi, jasne. Wiesz, ale tak, nie słucham, nigdy ja tak załatwimy tą walkę 10%, tylko chcemy, spoko, ogarniamy się. No, że tak przez... Na pewno ci nieraz przeszło, jeżeli miałeś już treningi, to pewnie myślałeś... Znaczy, że... mamy kontrakt przygotowany. To, słuchaj, ja widzę tam cały czas, ja widzę tylko, jak tam dopisujesz zera. Ja widzę, jak dopisujesz zera, nie? I ja częściej mówię, że nie, to widzę, że to miał. Po ilu zerach Michał się uśmiechnie? Miał, porozmawiamy. Mamy w połowie afteru. Poczekaj do żony napiszę. Nie. Pamiętajcie, że jesteśmy też oglądać walki, więc rzucajcie okiem. Patrz, co się tam dzieje w ogóle. Jak go przerzucił. Bo na razie to my sobie nagrywamy. Tak, zapomnieliśmy, że... A kto walczy? Wiecie, kto walczy teraz? Tak, teraz mamy po prostu rozpiskę, ale teraz walczy ten Grek.
ten Grek Navrozidis i Rafał Czerwiński. Oryginalny Grek, tak? Tak. Ten, co udaje Grek. Taki prawdziwy z Grecji. Słuchajcie, wczoraj jak mnie spotkali Grecy, słuchajcie, w windzie, to do mnie zaczęli gadać po grecku, bo myślałem, że jestem Grekiem chyba czel. A ja sorry, sorry, I don't mówić jak myślę. Tak. Kurczę, trochę właśnie jest głupia z tym, to trzeba coś wymyślić. Znaczy, no to jest właśnie te wotory, tak? No jednak jak wypadnie, no to już wracają. Ale do poramy, nie? On, no. Kurde, Michał, to jak oceniasz jego sylwetkę? No powiem ci w skali Hormonik 1 chyba do tam 10 jest. Na 10, nie? Kurwa, ale ile oni mają? To jest ta sama waga? Wiesz co, no ta sama waga też. Jeszcze tak, to jednak może robić. Nie? Jaki chłop dobrany, człowieku, przecież to tam leci taki towar. Serio? Z Turcji. Nie, no ja myślę, że... Z Turcji na pewno blisko. Ja myślę, że naturalnie można tak wyglądać. Ja też tak myślę, ale myślę, że raczej tutaj... Chodzi mi tylko i wyłącznie o poziom tkanki tłuszczowej, nie o całą resztę. A. Oczywiście nie ujmując nikomu, słuchajcie, ale... Wydaje mi się, że te barki mu przeszkadzają przy walce, przecież to teraz spompowane, patrz, już żyły. Ale widać, że tam dużo siłki wjeżdża, bo to nie jest sylwetka fightera, tylko raczej wiesz. To on będzie, wiesz... A widać, że zapaśnik, nie? Zapaśnik cały czas chodzi po nogi, ale tu jest teraz fajne zasady, że tylko 20 sekund... Oj, wstajemy do góry, nic się nie dzieje. Może tylko wywrócić i napierdalać. Nie napierdalać, wstawaj. No ale to jest dobrze, bo przynajmniej coś się dzieje, wiesz, są jakieś tak... O, czasami masz takie walki, gdzie wiesz, przez całą rundę leżą. No ale bierze go, ale stójki, nie ma takiej stójki, no i widać. Nie ma i cały czas chodzi po nogi, ale nic nie może zrobić, widzisz, patrz. I nie umie. Grek, to jest ten doprany czy ten drugi? Stajemy, nic nie robisz, dawaj. Ten ciemniej. Bliżej do Turcji ma. Ale ty, naprawdę, te plecy, kaptury... Nie, no to jest kulturysta, przecież on będzie ksywę kulturysta. Ale spójrz, jak on wyprowadza ciosy. No już nie ma siły, to już jest... No ale wiesz, dlaczego nie ma siły, bo ma za dużo mięcha, to trzeba dotlenić. No jasne, no to... To jest tak, jak była walka przecież, czy Piotr Kaszeligi z Piotkiem Piechowiakiem tak, i też. Tam o Jezu, bo ile oni wytrzymali. Weź dotleń 100 kilo mięsa, no chłopie, to nie jest taka prosta sprawa, nie? Albo Radzik z Piechowiakiem, to samo. Dotrwali trzy rundy. No zrobili, kurde, no, ale to już dla mnie naprawdę, było... dla mnie to, że Radzik wytrwał i tak sobie radził, Radzik ale... sobie radził. Nawet nie wiem, że rymuje. Muzyczna cię czeka, spisuj rymy, spisuj rymy. Ale teraz przytył chyba z 10 kilo i jednak lepiej mu teraz przy tej... No ale nie, no oglądałem z nim wywiad właśnie, że on mówi, że dobrze się czuje przy tej wadze właśnie takiej tam... 125, no że 115 to jest za mało dla niego, nie? No ale też wiesz, on jest wysoki, jednak całe życie ważył dużo, to ja sobie zdaję sprawę, że może się czuć. Ja go pamiętam za czasów właśnie tych strongmen, no przecież on był dwa razy większy, on był olbrzymi, on miał łapę jak nogę. On, Krzysiu, no szkoda, że jego nie ma dzisiaj z nami, no Krzysiu, kurde, jak trenował z Pudzianem, to już wszyscy to wiedzą, nie? On był silniejszy na treningu od Pudziana. Od Mariusza miał boje silniejsze od Mariusza. I to dużo osób potwierdzi, nie? On statycznie naprawdę jest bardzo silny. Gdyby nie te kontuzje, on by mógł na przykład wycisnąć największy ciężar na belkę. On wycisnął chyba, jego rekord jest w okolicach 220 kilo, nie? A tam rekord jest 230. On by to zrobił, tylko po prostu kontuzje go blokowały. On wyciskał 270 kilo na klatkę i pękła mu kość, nie? No. Że naprawdę, przesiłacz, on 300 kilo na klatę pchał. Mięśnie miały siłę, ale kości już nie pchały. Ja pierdzielę. Mówię, no to on, genetyk, on w swoim prime, no jeden z najsilniejszych ludzi na świecie i tu nie ulega wątpliwości, naprawdę. Ale tak właśnie wspomniałeś tutaj temat Pudziana, to naprawdę on to jest... Ty tam pracy. No. Mariusz, to jest koleś, którego bez kitu podziwiam i dla mnie to jest ikona w ogóle sportu, wszystkiego. 46 lat. No. Zaparcia przede wszystkim. Nie, rano on codziennie rano, tak? Codziennie rano jest 5:50, no jest 5 kilometrów. Tak, jest 5 kilometrów. I te drzewka tak mija, wiesz. Ta brama otwiera ziemię. Tak. Albo, albo wieczorkiem leży, okularki założone, kratka spięta na brzuchu cały czas. A widziałeś? Tak, tak. No, jedziemy teraz spać. Marsz. Bo rano trzeba wstać. Teraz to coś pięknego, nie? No, to jest prawdziwy sportowy free fight. No jak obstawiacie? Ale czekaj, czekaj, ale coś wiadomo już? No co, no pewno, w sklepie na następnej gali, na 7 miesiące. KSW 70 wbiłem się. A, nie, bo sorry, przepraszam, ja myślałem, że to co, zdjęcie z Golą. Zdjęcie z Golą. Z Golą, że coś... trwają rozmowy, no, i się domyślam, bo tam już jest... To zdjęcie nie wyglądało tak. No jeżeli on też udostępnił, to na pewno coś tam się święci, nie? No. Aczkolwiek to mówię, no, Mariusz stworzył Strongmana w Polsce, poniekąd też mogę powiedzieć, że zniszczył go. Może to zabrzmi źle, ale jak Mariusz odszedł od Strongmana, nikt nie mógł już organizować imprez, nikt nie organizował imprez,
Teraz ja też na przykład organizuję zawody Strongman, od tam 2014 roku jakoś tam się staram, jakieś tam z kilkanaście imprez może w roku uda mi się zrobić, ale to nie jest na tym poziomie, nie ma już powiedzmy dużych telewizji. No. I Mariusz swoją popularność, swoją osobę przeniósł do MMA. Słuchajcie, jak to mogę śmiało powiedzieć, Mariusz stworzył MMA w Polsce. Tak, Mariusz stworzył, no tak, on wyniósł... dzięki niemu zarabiałem pieniądze, Mamet Kalidow, Materla, wszyscy zarabiają pieniądze, Mańkowski, to prawda, wszyscy tak. Zaczęli zarabiać potężne pieniądze. On nikt nie wiedział pieniądze, MMA, dopóki no. Chociaż Mariusz, no, te pierwsze jego walki, no widzieliście, jak nawet i teraz, z całym szacunkiem do Mariusza, to jest ty tam pracy, nie? Ale on zwróć nigdy... uwagę, tych dwoje, którzy tą walkę rozpoczęli. A z kim była pierwsza walka? No właśnie, Marcin Lejmanem. We dwójkę stworzyli chyba. Jakby to był Marcin, to moja. Nie, Mariusz naprawdę to jest charyzmatyczna postać i ciekawa. I mówię, czego się nie dotnie, to jest jak mida zamiast złoto, no. To kurczę jest... No. I zatańczyć umie i tam... czego ale kiedy, nie wiem, czy zauważyliście, że naprawdę Mariusz w moich oczach jest jedyną osobą w Polsce, jedynym sportowcem, szczególnie osobą medialną, która bez względu na to, co zrobi, jest dobrze postrzegana. Tak, tak. Czy to był taniec z gwiazdami? Tak. No, bo naprawdę, bo ciężko by było skrytować... Są jakieś takie przytyki, śmieszki, ale to nie jest hej. To jest takie śmieszkowanie, nie wiesz. Tak z tymi studiami, co on się powiedział. To jest takie szpileczki, ale to nie jest hej. Ciężko mu coś zarzucić w ogóle. Słuchajcie, nawet jak się wbił do hotelu z karkami różnymi, tak. Nie? To też sobie, kurde, to przecież to jest jego. Po swoje przyszedł. On kupił połowę hotelu, tak, i to jest moje, no. Słuchajcie, panowie, już powoli dobiega wasz czas. Fajnie się z wami gada. To znaczy, że mamy... Możecie iść wreszcie na melanż. Możecie iść wreszcie zobaczyć, do czego służą opaski, ale ty nie masz, więc... Ja nie mam, widzisz. Ale i słuchajcie, nie żeby nie było. Ja ci oddam swoje. Ja jedyny nie mam w tej ekipie, nie? No. Także ja jedyny nie mogę iść na after. Tam już czekają na nas następni goście. Kochanie, jak mnie oglądasz, to będę za niedługo w domu. Staram się, żeby nie. I to była nasza wspólna decyzja. Tak. Dobra, dziękujemy bardzo. Dziękujemy, dziękujemy. Dzięki bardzo. Widzimy się na afterze. Idziemy oglądać. Tak.